Ich möchte heute Abend etwas sagen über den kostbarsten und herrlichsten Gegenstand, den Gott heute auf dieser Erde hat, und das ist seine Versammlung. Chciałbym dzisiaj wieczorem powiedzieć na temat tej najkosztowniejszej, najwspanialszej cząstki, jaką Bóg tutaj na tej ziemi posiada, a to mianowicie jest Jego zgromadzenie. Es sind sehr viele junge Geschwister hier. Darüber freuen wir uns sehr. Bardzo z tego się cieszymy, że wśród nas jest bardzo dużo młodych ludzi wierzących. Und ich glaube, dass es nötig ist, ihnen doch von Zeit zu Zeit gewisse Wahrheiten über diese Versammlung vorzustellen. I myślę, że jest to rzeczą dobrą, aby od czasu do czasu podawać im te pewne prawdy dotyczące zgromadzenia na nowo. Denn in einem Alter von 18 und aufwärts sollte man irgendwann lernen und wissen, warum man sich so versammelt und nicht anders. Dlatego, że w wieku powyżej 18 roku życia w zasadzie każdy z was powinien wiedzieć, dlaczego w ten, a nie inny sposób my się zgromadzamy. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, a jeśli tak nie jest, steht man in Gefahr, sich irgendjemand anzuschließen, to zaistnieje, może zaistnieć takie niebezpieczeństwo, że będziemy mieli skłonność dołączenia się do kogoś. Und dann, wenn die Probe kommt, man nicht mehr dem Herrn folgt, sondern dem, dem man sich angeschlossen hat. A gdy nastanie czas próby, to będziemy w tym niebezpieczeństwie, że nie będziemy naśladowali Pana i za Nim nie pójdziemy, tylko za konkretną jakąś osobą. Wir wollen aus Matthäus 16 einige Verse lesen. Chcielibyśmy w tym celu przeczytać kilka wierszy z Ewangelii Mateusza 16 rozdziału. Von Vers 13 bis 18. Od 13 do 18 wiersza. Mateusza 16 rozdział od 13 do 18 wiersza. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. On im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. Na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Wir haben vier Evangelien. Mamy cztery Ewangelie. Und es ist schon bemerkenswert, dass nur Matthäus direkt von der Versammlung spricht. Jest to już na pewno godne uwagi, że tylko i wyłącznie Mateusz mówi na temat zgromadzenia. Johannes spricht in gewissen Bildern indirekt auch von ihr. Jan w pewnych obrazach, w taki pośredni sposób mówi o zgromadzeniu. Vor allem gibt er in Johannes 20 von Vers 19 bis 23 einen prophetischen Hinweis auf die Zeit der Kirche auf der Erde. A tak poza tym, to Jan daje nam w 19 rozdziale od 19 do 23 wiersza prorocze wejrzenie w te sprawy zgromadzenia. 20 rozdział od 19 do 23 wiersza. Aber nur Matthäus in dem Evangelium, das vorwiegend für die Juden geschrieben ist. Ale tylko Mateusz, czyli w tej Ewangelii, która przede wszystkim została napisana dla Żydów. Es gibt kein Evangelium, wo so viel Zitate aus dem Alten Testament stehen wie gerade im Matthäus-Evangelium. Dlatego, że w żadnej innej Ewangelii nie ma tyle cytatów ze Starego Testamentu, jak właśnie w Ewangelii Mateusza. Warum spricht von der Versammlung? Dlaczegoż to on akurat mówi o zgromadzeniu? Manche Schriftausleger haben das stark angezweifelt.
Wielu wykładowców Pisma Świętego wątpili w to. Aber ich möchte gerne zeigen, wie die Verbindung zu Matthäus 16 und 18 in diesem Evangelium entsteht. Ale ja chciałbym teraz wam chętnie pokazać, jakie jest powiązanie z tym wierszem Mateusza 16 rozdział 18 wiersz. Ohne Zweifel wird uns in diesem Evangelium der Jesus als Messias und König seines Volkes vorgestellt. Bez wątpliwości w tej Ewangelii Pan Jezus jest przedstawiony nam jako król i Mesjasz dla Izraela. Als solcher war er zu diesem Volk gekommen. Bo jako taki on właśnie przyszedł dla swojego ludu. Aber sie haben ihn verworfen. Ale ten naród go odrzucił. Und der Höhepunkt der Verwerfung des Herrn im Matthäus-Evangelium ist Kapitel 12. I tym szczytowym punktem odrzucenia Pana opisanym w tej Ewangelii to 12 rozdział. Dort hat der Herr einen Besessenen geheilt in der Kraft des Heiligen Geistes. Tu czytamy o tym, że Pan uzdrowił poprzez Ducha Świętego człowieka chorego, opętanego. Aber die Pharisäer sagen in Vers 24 und folgenden: Das hast du nicht getan durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ale faryzeusze powiedzieli w wierszu 24 i w następnych wierszach, że ty nie uczyniłeś tego w mocy Ducha Świętego. Sondern das hast du getan durch Beelzebub, den obersten der Dämonen. Ale ty to uczyniłeś przez Beelzebuba, przez księcia demonów. Aufgrund dieser Lästerung. I to właśnie na podstawie tego bluźnierstwa. Verlässt dann der Herr in Matthäus 13, Vers 1 das Haus, das heißt das Judentum. Czytamy w 13 rozdziale, w pierwszym wierszu, że Pan Jezus opuszcza ten dom, czyli całego Izraela. Und begibt sich an den See, das heißt er wendet sich den Nationen zu. I on teraz udaje się nad brzeg morza, a obrazowo wiemy, że morze oznacza narody, czyli Pan zwraca się od tego momentu do wszystkich narodów. Eine kleine Randbemerkung zu der Lästerung des Geistes. I teraz jeszcze tylko taka poboczna uwaga dotycząca tego bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Denn der Jesus sagt, dass diese Lästerung nicht vergeben wird, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Pan Jezus tutaj powiedział, że to bluźnierstwo nie może być przebaczone ani w tym, ani w przyszłym czasie. Manche liebe Kinder Gottes haben heute Sorge, diese Lästerung begangen zu haben. Niektórzy z dzieci Bożych martwią się tym, że oni tego rodzaju bluźnierstwo kiedyś w swoim życiu popełnili. Und glauben deshalb keine Vergebung dafür zu empfangen. I trudno im w to uwierzyć, że oni otrzymali przebaczenie tego. Aber das ist nicht so. Ale tak nie jest. Diese Lästerung kann man heute überhaupt nicht begehen. Tego rodzaju bluźnierstwa dzisiaj w ogóle nie można popełnić. Denn der Jesus ist nicht hier. Dlatego, że Pana Jezusa nie ma tutaj na tej ziemi. Wir können ihm überhaupt nicht heute diese Kraft unterstellen des Bösen, weil er nicht hier ist und nicht keine Wunder tut. Nie możemy mu zarzucić, że on tą moc, którą używa, nie czyni przez Ducha Świętego, dlatego że on w ogóle na tej ziemi nie jest obecny. Aber in dem damaligen Zeitalter war das möglich, als er hier war. Ale w tamtym okresie czasu, gdy Pan Jezus był obecny na ziemi, to bluźnierstwo mogło być popełnione. Und in dem zukünftigen nach der Zeit der Kirche auf der Erde wird es wieder möglich sein, wenn er erscheinen wird. Und wieder in der Kraft des Geistes solche Wunder tun wird. Ale też będzie to możliwe popełnić taki grzech tego bluźnierstwa w czasach przyszłych, gdy Pan Jezus znowu będzie ponownie na tej ziemi. Aber jetzt zurück zu der Linie von Matthäus 13. Ale teraz wracamy z powrotem do tego, co przedstawione jest w Mateusza w 13 rozdziale. Nachdem er das Haus in Klammern Israel verlassen hat, po tym, jak on opuścił ten dom Izraela, erklärt der Herr in Matthäus 13 anhand von 6 Gleichnissen über das Reich der Himmel. To Pan Jezus na podstawie 6 podobieństw tu wyjaśnił te zasady Królestwa Niebios. Ich weiß, dass da 8 stehen. Wiem, że tutaj jest opisanych 8 podobieństw. Aber das erste und letzte trägt nicht diese Überschrift.
Ale pierwsze i ostatnie nie możemy tak zatytułować. Nie ma takiego tytułu. Nie mówi o sobie, że jest Królestwo Niebieskie. No to podobieństwo nie mówi o samym sobie, że dotyczy Królestwa Niebios. Und anhand dieser sechs Gleichnissen erklärt der Herr den Juden, dass jetzt das Reich eine völlig andere Gestalt annehmen würde, als es im Alten Testament angekündigt war. I na podstawie tych sześciu podobieństw Pan Jezus wyjaśnia Żydom, że Królestwo Niebios będzie przyjmowało całkowicie inną postać niż było to w Starym Testamencie wzmiankowane i znane. Es würde zu einem Reich werden mit einem abwesenden Herrn im Himmel. Będzie to królestwo takiego Pana, który nie będzie obecny na tej ziemi, tylko będzie przebywał w niebie. Und keinem anwesenden König auf der Erde. I nie będzie tutaj króla obecnego na tej ziemi. Wir können heute den Kreis des christlichen Bekenntnisses als den Kreis des Reiches der Himmel deuten. Możemy dzisiaj określić ten krąg chrześcijański na całej ziemi jako te Królestwo Niebios. Wo man sich irgend zu Christus bekennt, ist Reich der Himmel. Bo gdziekolwiek, jacykolwiek ludzie przyznają się do Chrystusa w jakikolwiek sposób, to to jest właśnie ten zakres Królestwa Niebios. Und wir wissen, dass es in diesem Reich, und das zeigen die Gleichnisse, viele unechte Bekenner gibt. I tak jak to oglądamy w tych przypowieściach, w tym zakresie tego Królestwa Niebios znajduje się wielu nieszczerych wyznawców. Das wird vor allem in den ersten drei Gleichnissen gezeigt. Przede wszystkim to jest pokazane w pierwszych trzech podobieństwach. Ich nenne nur den Unkraut unter dem Weizen. Ja tylko wymienię tutaj ten kunkul i pszenicę. Aber in den beiden nächsten Gleichnissen, das von dem verborgenen Schatz und von der Perle, ale w tych dwóch następnych podobieństwach o tym ukrytym skarbie w roli i o perle, sprechen von der Versammlung. Te następne dwa mówią wyraźnie o zgromadzeniu. Der Herr zeigt, dass es in diesem Reich des Bekenntnisses auch etwas Echtes gibt. To Pan pokazuje, że w tym zakresie Królestwa Niebios istnieje coś w nim zawartego, co jest prawdziwe. Und zwar sehen wir in dem verborgenen Schatz die einzelnen Gläubigen, die die Versammlung bilden. I w tym ukrytym skarbie w roli oglądamy obraz tych pojedynczych wierzących. Und in der Perle die Kostbarkeit der einen Versammlung in ihrer Einheit. A w obrazie tej perły oglądamy kosztowność całego zgromadzenia jako tej perły, która stanowi jedną całość. Auf die Perle kommen wir später noch einmal zurück. Co do tej perły będziemy jeszcze później mówili. Und in diesem Verlauf der Belehrung spricht dann in Matthäus 16 von der weltweiten Versammlung. I w tym całym ciągu tych pouczeń Pan Jezus mówi w 16 rozdziale Mateusza o tym zgromadzeniu, które będzie miało zasięg ogólnoświatowy. Von der Versammlung in ihrem zeitlosen Aspekt. I mówi o zgromadzeniu w tym aspekcie ponadczasowym. Die erbauen würde vom Tag der Pfingsten bis zur Entrückung. O zgromadzeniu, które będzie istniało na tej ziemi od dnia zesłania Ducha Świętego, tak zwanych zielonych świątek, aż do dnia, gdy Pan przyjdzie, aby nas zabrać, pochwycić do siebie, do nieba. Und in Matthäus 18 spricht von der örtlichen Versammlung. A w Mateusza 18 rozdziale Pan Jezus mówi na temat miejscowego zgromadzenia. Allein diese Anordnung ist von einer großen Wichtigkeit. Już sama ta kolejność ma bardzo wielką ważność. Denn die örtliche Versammlung ist immer der Ausdruck der ganzen Versammlung. Dlatego, że pojedyncze miejscowe zgromadzenie zawsze jest widziane jako wyrażenie czy obraz całego zgromadzenia na całej ziemi. Das Volk Israel musste immer an einen geografischen Ort kommen, das war der Tempel in Jerusalem. Dlatego, że w Izraelu zawsze musieli wszyscy Żydzi przychodzić do jednego punktu geograficznego, a mianowicie do tej świątyni w Jerozolimie.
Gott sei Lob und Dank, müssen wir das nicht? Niech Bogu będzie dzięki, że my nie mamy takiego obowiązku. Stellt euch vor, wir müssten alle nach Jerusalem reisen oder nach Rom. Wyobraźcie sobie, że my wszyscy byśmy musieli raz w roku przyjeżdżać do Jerozolimy albo do, na przykład do Rzymu. Nein, genauso wie man sich an jedem Ort der Welt bekehren kann. Nie, dokładnie tak samo, jak na każdym miejscu całej ziemi można się nawrócić. Stellt doch wohl niemand in Zweifel, oder? To myślę, że nikt na ten temat nie ma żadnych wątpliwości, nieprawdaż? So kann man an jedem Ort der Welt Versammlung Gottes darstellen. To też i na, w każdym miejscu całego świata można reprezentować całe zgromadzenie z całej ziemi. Aus denen, die sie örtlich dort bilden. Z grona wszystkich tych, którzy w tym jednym miejscu tworzą to zgromadzenie. Deshalb schreibt auch Paulus an die Korinther, an die Versammlung Gottes, die in Korinth ist. I dlatego Paweł zwraca się do zgromadzenia Bożego, które jest w Koryncie. Und er sagt gerade zu ihnen in 1. Korinther 12, Vers 27, ihr aber seid Christi Leib. I dlatego on w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, 27 wiersz mówi do nich, wy jesteście ciałem Chrystusowym. Nicht ihr seid der Leib Christi. Nie mówi do nich, wy jesteście ciałem Chrystusowym. Dann wären nur sie in Korinthes. Bo to by oznaczało, że tylko oni w Koryncie są nim. Nein, ihr seid der Ausdruck, oder wie ein geschätzter Ausleger einmal gesagt hat, die Vergegenwärtigung der Wahrheit über den ganzen Leib. Nie, oni są tym wyrażeniem, albo tak jak to jeden z cenionych wykładowców Pisma Świętego napisał, oni są urzeczywistnieniem tej jednej prawdy o jednym zgromadzeniu na całej ziemi. Aber jetzt wollen wir uns den gelesenen Versen zuwenden. Ale teraz zwróćmy się do tych przeczytanych wierszy. Der Jesus hatte die Jünger gefragt, was die Menschen über ihn sagen, wer er sei. Pan Jezus w tym 16 rozdziale postawił pytanie uczniom, aby mu powiedzieli, co ludzie na jego temat mówią. Sie hatten gute Meinungen über ihn. Oczywiście ludzie mieli również i dobre mniemanie o nim. Aber sie entsprachen nicht der Wahrheit. Ale wszystkie te wypowiedzi nie były zgodne do końca z prawdą. Dann fragte er die Jünger, was sie meinen, wer er sei. A następnie zapytał uczniów, co oni na ten temat myślą. Kim on jest? Dann gibt Petrus eine wunderbare Antwort. I wtedy Piotr udziela tutaj cudownej odpowiedzi. Die hatte Gott ihm offenbart. Te słowa objawił mu sam Bóg. Und er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. W 16 rozdziale, w 16 wierszu Piotr daje tą odpowiedź, mówiąc, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Auf diesen Vers komme ich in Verbindung mit Vers 18 auch nochmal zurück. Co do tego wiersza jeszcze będziemy mówili, gdy przejdziemy do 18 wiersza. Und jetzt sagt der Jesus, der Vater hat dir etwas offenbart. I teraz Pan Jezus do niego mówi, to ojciec tobie to objawił. Aber ich sage dir jetzt auch etwas. Ale ja też tobie coś powiem. Und das ist besonders der Gegenstand, der uns jetzt beschäftigen soll in Vers 18. I to jest właśnie ten szczególny przedmiot naszego rozważania, który jest zapisany w wierszu 18. Vers 18 enthält den Bauplan der Versammlung. Ten 18 wiersz zawiera plan budowy zgromadzenia. Das Haus Gottes damals in Jerusalem hatte auch einen Bauplan. Ten dom Boży w Jerozolimie też kiedyś miał taki plan budowy. Ich möchte das aus Hebräer 8 zeigen. Chciałbym to pokazać z listu do Hebrajczyków z 8 rozdziału. Dort lesen wir in Vers 5. Tam czytamy w 5. wierszu, dass Gott zu Mose gesagt hatte, że Bóg to powiedział do Mojżesza. Vers 5 in der Mitte. 8 rozdział, 5 wiersz listu do Hebrajczyków od drugiej połowy. Dass er alles nach dem Muster machen sollte, das ihm auf dem Berg gezeigt worden war. Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Das müssen wir uns mal ein wenig vorstellen. Musimy sobie to tak troszeczkę teraz wyobrazić. Mose hatte kein Laptop mit auf dem Berg. Mojżesz przecież nie miał laptopa tam na górze. Und das waren ja hunderte, wenn nicht tausende von Einzelheiten.
A to przecież były setki nawet, a może i tysiące szczegółów. Die Gott ihm alles gesagt hatte, von der Kleidung der Priester über die Altäre, über die Teppiche, alles. Bóg mu o wszystkim powiedział tam na górze, jak ma wyglądać cała świątynia, te wszystkie przykrycia i jak ma wyglądać strój tych kapłanów i te wszystkie ofiary. Und Mose musste jetzt darauf achten, dass alles genau so gemacht wurde. Kein Detail dürfte geändert werden. I Mojżesz musiał na to zwrócić uwagę, żeby żaden najmniejszy szczegół nie został zmieniony, tylko wszystko było dokładnie tak wykonane, jak Bóg powiedział. Und genauso wird es sein im Blick auf den Tempel im tausendjährigen Reich. I dokładnie tak będzie, jeżeli chodzi o tą świątynię w tysiącletnim królestwie. Ezechiel 43. Czytamy o tym w księdze proroka Ezechiela w 43 rozdziale. Vers 10. 10. wiersz. Ezechiela 43, 10. Da steht am Ende, dass sie den Baum messen sollen. Ezechiel 43, Vers 10 am Ende. Plan. Ganz einfach. No, steht es ein bisschen anders. Den Plan, ja, ist gut. Mhm. Passt ja. W języku polskim jest tutaj użyte tylko jedno słówko, że chodzi o jej plan, czyli świątyni plan. Wir haben in der Anmerkung auch stehen, Entwurf oder Bauplan. My w naszych odnośnikach w Biblii tłumaczenia niemieckiego też mamy to słowo projekt lub plan budowy. Und anschließend in Vers 11 werden die Einzelheiten auch aufgezählt. I w połączeniu z tym 10. wierszem od 11. rozpoczyna się wymienianie wszystkich szczegółów budowy. Und so hat das jetzige Haus auch einen Bauplan. Tak też i obecny Dom Boży ma też taki plan budowy. Und den hat Gott gegeben. A mianowicie ten plan został darowany przez Boga. Das heißt, den dürfen wir überhaupt nicht ändern. A to dla nas oznacza, że nam nie wolno na tym planie niczego zmieniać. Das bedeutet, dass jede menschliche Einmischung. A to praktycznie oznacza, że wszelkiego rodzaju wmieszanie się tutaj człowieka zur Veränderung des göttlichen Planes nicht gestattet sind. Nie jest dopuszczalne, aby w jakimkolwiek względzie zmieniać plan budowy, jaki Bóg dał. Jetzt wollen wir uns die sieben Punkte dieses 18. Verses mal anschauen. Ich liste sie zunächst einmal auf. Chcielibyśmy się przyjrzeć siedmiu punktom w tym wierszu 18. Na samym początku chciałbym je wszystkie po kolei wymienić. Zuerst lernen wir, dass es darüber eine Offenbarung geben musste, über diese Wahrheit der Versammlung. Najpierw musimy się tego nauczyć, że musiało nastąpić objawienie tej prawdy dotyczącej zgromadzenia. Das sehen wir darin, dass der Jesus es sagt. Ich sage. A to widzimy zobrazowane w tych słowach, że Pan Jezus powiedział, a ja ci powiadam. Zweitens lernen wir, aus wem die Versammlung besteht. Po drugie, musimy się nauczyć, kto tworzy to zgromadzenie, z jakich ludzi się składa. Die Bestandteile der Versammlung. Czyli te części składowe zgromadzenia. Das wird gezeigt in dem Wort Petrus. To zostało zobrazowane za pomocą tego słowa Piotr. Nämlich aus lebendigen Steinen. Aus lebendigen Steinen besteht sie. A więc to zgromadzenie składa się z tych żywych kamieni. Drittens sehen wir die Grundlage der Versammlung. A po trzecie oglądamy też i fundament tego zgromadzenia. Das ist der Felsen. Mianowicie skałę. Viertens sehen wir. Po czwarte możemy to widzieć. Die Zeitepoche der Versammlung. Okres czasu, czyli epokę czasową, w jakim to zgromadzenie istnieje. Und zwar, dass der Jesus sagt, ich werde, das ist Zukunft, ich werde bauen. A mianowicie jest tutaj napisane, zbuduję, a więc jest to słowo dotyczące przyszłości. Fünftens sehen wir, wer der Bauende ist. Po piąte oglądamy, kto jest tym, który buduje. Ich werde bauen. Tutaj widzimy osobę, ja zbuduję. Sechstens sehen wir, wem die Versammlung gehört. Po szóste widzimy, do kogo to zgromadzenie należy.
Jesus sagt, das ist meine Versammlung. Pan Jezus tutaj to wyraża, to jest moje zgromadzenie. Und siebten sehen wir die Sicherheit der Versammlung. A po siódme możemy zobaczyć, jakie jest zabezpieczenie tego zgromadzenia. Die Macht des Feindes wird sie nicht überwältigen. Wszelka moc nieprzyjaciela nie przemoże go. Und jetzt zu den Einzelheiten. A teraz przejdźmy do tych szczegółów. Also die Wahrheit über die Versammlung war bis dahin völlig verborgen. A więc prawda dotycząca zgromadzenia aż do tego momentu była całkowicie zakryta. Und der Jesus hat dem Apostel Paulus darüber eine Offenbarung gegeben. A Pan Jezus dał na ten temat apostołowi Pawłowi pewnego rodzaju objawienie. Ich lese Epheser 3. Przeczytamy teraz Efezjan 3 rozdziału. Efezjan 3, vers 3. Trzeci rozdział listu do Efezjan, trzeci wiersz. Wo Paulus sagt, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe. Und dann fährt er fort und sagt, wie es in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht kundgetan worden ist. Vers 4 am Ende. Że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem, i koniec czwartego wiersza, aby zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej. Also die Versammlung ist keine Fortsetzung von Israel. A więc zgromadzenie to nie jest kontynuacja Izraela. Sondern sie ist eine neue Schöpfung Gottes. To jest całkowicie nowe stworzenie Boże. Sie hat eine ganz andere Berufung. Zgromadzenie posiada całkowicie inne powołanie. Israel hat eine irdische Berufung mit einem irdischen Gottesdienst. Izrael miał ziemskie powołanie i ze ziemską służbą kapłańską. Die Versammlung hat eine himmlische Berufung mit einem geistlichen Gottesdienst. A zgromadzenie ma niebiańskie powołanie i z niebiańską służbą kapłańską. Israel hat Segnungen für die Erde. Izrael posiadał błogosławieństwa tutaj na tą ziemię. Wir haben himmlische Segnungen. A my mamy niebiańskie błogosławieństwa. Darüber hinaus wird es im ewigen Zustand kein Israel mehr geben. A tak poza tym tylko możemy wspomnieć, że w wieczności już nie będzie Izraela. Wohl aber die Versammlung. Ale pozostanie zawsze zgromadzenie. Dann zu den Bestandteilen der Versammlung. A następnie możemy przejść do tych składników tego zgromadzenia. Sie besteht aus lebendigen Steinen. Ono jest zbudowane, czy składa się z żywych kamieni. Denn der Herr gibt Petrus jetzt einen Namen, den vorher nicht hatte. Dlatego, że Pan daje Piotrowi teraz takie imię, którego on wcześniej nie posiadał. Wir können dazu ja mal eben Johannes 1 aufschlagen. W tym celu musimy otworzyć Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. Ja, danke schön. Da wird von Andreas gesprochen, der seinen eigenen Bruder ab Vers 40 findet. Od wiersza 40 możemy przeczytać, że Andrzej przyprowadził swojego własnego brata Szymona. Und ihn dann zu dem Herrn Jesus führt. Przyprowadził go do Jezusa. Und er sagt in Vers 42 jetzt zu ihm: Du bist Simon, der Sohn Jonas. Das war sein alter Name. I Pan Jezus do niego zwraca się: Ty jesteś Szymon, syn Jana. To było jego stare imię. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Ty będziesz nazwany Kephas, to znaczy kamień. Nur aus diesen lebendigen Steinen besteht die Versammlung. Tylko z tych żywych kamieni składa się zgromadzenie. Wie wird man das? Wie wird man ein solch lebendiger Stein? Wie man ein solcher Stein wird? Ach, wird. Wird, ja. W jaki sposób można stać się takim żywym kamieniem? Durch die Buße zu Gott und den Glauben an den Herrn Jesus.
przez pokutę i przez wiarę w Pana Jezusa. Und das hat Petrus gut verstanden. I Piotr to dobrze zrozumiał. Das sehen wir ganz klar in 1. Petrus 2. Dobitnie to jest widoczne w pierwszym liście Piotra w drugim rozdziale. Das sagt Petrus zu den Juden, an die schrieb. Tutaj Piotr zwraca się do Żydów, do których kieruje ten list. Dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Vers 5. Piąty wiersz. Ihr werdet selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, zu einer heiligen Priesterschaft. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. Diese Juden, die gläubig geworden waren, gehören jetzt zu dieser Versammlung. Ci Żydzi, którzy uwierzyli, oni teraz należeli natychmiast do zgromadzenia. Aus dem Steinbruch der Welt herausgebrochen. Z tego kamieniołomu całego świata wyłupane kamienie. Und von Gott wohl zusammengesetzt, wie die Schrift sagt, zu diesem Bau. I przez Boga razem ze sobą dopasowane, aby tworzyły tą jedną wspaniałą budowlę. Bist du schon solch ein lebendiger Stein? Czy ty jesteś już tego rodzaju żywym kamieniem? Dann gehörst du zu dieser Versammlung. To wtedy należysz do tego zgromadzenia. Dann kommen wir drittens zu der Grundlage der Versammlung. A po trzecie możemy teraz przejść do tej podstawy albo fundamentu zgromadzenia. Wenn wir jetzt oberflächlich lesen würden. Gdybyśmy tak powierzchownie te wiersze przeczytali. Dann könnte man zu dem Gedanken kommen. To może pojawić się taka myśl. Petrus sei der Fels. Że to Piotr jest tą skałą. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen. Ty jesteś Piotr i na tej opoce czy na tej skale zbuduję kościół. Aber Petrus ist nicht der Fels. Ale Piotr nie jest tą skałą, tą opoką. Und jetzt hilft uns ein wenig die griechische Sprache. I jeżeli chcemy to dokładnie zrozumieć, to musielibyśmy tutaj spojrzeć do właśnie oryginału w języku greckim. Petrus bedeutet vom griechischen Text Petros. Imię Piotr w języku greckim brzmi Petros. Und Petros bedeutet übersetzt Stein, hat er Jesus selbst gesagt. A to imię oznacza kamień. Sam Pan Jezus to mu powiedział. Aber wenn der Herr jetzt von der Grundlage spricht, ale gdy Pan mówi teraz o tym fundamencie, dann sagt er nicht Petros. To Pan nie mówi teraz w języku oryginalnym greckim Petros. Dann sagt er Petra. Tylko on używa słowa Petra. Und Petra bedeutet Felsen. A słowo Petra oznacza skałę, opokę. Jetzt komme ich zurück zu Vers 16. I teraz właśnie wrócimy z powrotem do 16 wiersza. Der Jesus sagt mit anderen Worten, Petrus, auf das Bekenntnis, das du von mir über meine Person abgegeben hast. Tu Pan mówi do Piotra, że na podstawie tego wyznania, które ty o mnie teraz złożyłeś, auf diesen Felsen will ich bauen. To właśnie na tej opoce, o której ty powiedziałeś, ja chcę to zgromadzenie zbudować. Wir haben übrigens andere Stellen, die das in der Schrift bestätigen. Mamy poza tym inne miejsca, które to potwierdzają z Pisma Świętego. Ich möchte mal eben an 1. Korinther 3 und 1. Korinther 10 erinnern. Chciałbym jeszcze wspomnieć o pierwszym liście do Koryntian, 3 rozdział i 10 rozdział. In 1. Korinther 10 Vers 4 steht ausdrücklich. W pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział jest dobitnie napisane. In einer anderen Beziehung. In einer anderen Verbindung. W powiązaniu z czym innym. Der Fels aber war der Christus. Ale skałą tą był Chrystus. Und noch deutlicher ist das in 1. Korinther 3. A jeszcze dobitniej jest to pokazane w trzecim rozdziale tego listu do Koryntian, pierwszy list. Ich lese Vers 11. Przeczytajmy 11 wiersz. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.
Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Und auf diesen Grund dürfen wir jetzt auch mit aufbauen. I to właśnie na tym fundamencie my teraz możemy współpracować i też budować. Aber jetzt wollen wir uns diese Grundlage noch ein wenig genauer anschauen. Ale chcielibyśmy się bliżej przyjrzeć temu fundamentowi. Denn Petrus hatte ja geantwortet in Vers 16. Bo Piotr odpowiedział w wierszu 16. Du bist der Christus. Tyś jest Chrystus. Jetzt gehen wir noch mal nach Johannes 1. I teraz przejdźmy do Ewangelii Jana, pierwszy rozdział. Nochmal Vers 41. Wiersz 41. Jeszcze raz go wzmiankujemy. Da hat Andreas gesagt, der Bruder von Petrus. Andrzej powiedział, czyli brat Piotra. Wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Powiedział do swojego brata Piotra, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. Und Nathanael sagt in Vers 49. A Nathanael powiedział w wierszu 49. Du bist der Sohn Gottes, der König Israels. Tyś jest Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Dann nehmen wir noch eine Stelle dazu aus Johannes 11. Jeszcze jedno miejsce teraz wymienimy z 11 rozdziału. Vers 27. 27 wiersz Jana 11:27. Als der Herr Martha fragt, glaubst du das, was ich vorher gesagt habe? Gdy Pan zapytał Martę, czy wierzysz w to, co ja poprzednio powiedziałem? Und jetzt staunen wir über die Antwort von Martha. I teraz patrzmy z wielkim podziwem na odpowiedź, jaką udziela Marta. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes. Ja wierzę, czy uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży. Wisst ihr, was diese damaligen ersten Gläubigen erkannt hatten? Czy wiecie, co ówcześni pierwsi wierzący poznali? Dass der im Alten Testament angekündigte Messias oder Christus, że ten w Starym Testamencie im przepowiadany Mesjasz, albo inaczej mówiąc Chrystus, jetzt gekommen war. Że on teraz właśnie przyszedł. Und sie hatten gleichzeitig erkannt, diese Person ist der Sohn Gottes. I jednocześnie oni to poznali, że ta osoba jest Synem Bożym. Also was wir jetzt hier finden ist, a więc to, co my teraz tutaj oglądamy, die Versammlung ist aufgebaut auf den ewigen Sohn Gottes, der Sohn des ewigen Vaters. Zgromadzenie jest zbudowane na tym wiecznym Synu Bożym, na tym Synu Boga Ojca. Er ist eines lebendigen Gottes Sohn. On jest żywym Synem Bożym. So wie die Versammlung, 1. Timotheus 3, Vers 15, eines lebendigen Gottes Versammlung ist. Tak samo jak i zgromadzenie według Tymoteusza 3:15 jest tym żywym zgromadzeniem Bożym. Ist sie es deshalb? A to z tego powodu jest nim? Weil sie aufgebaut ist auf den Sohn des lebendigen Gottes. Dlatego, że jest zbudowane na tym Synu Boga Żywego. Und die Macht dieses lebengebenden Gottes und seines Sohnes. I ta moc tego żywego Boga i Jego Syna ist bewiesen in der Auferstehung. Została udowodniona w zmartwychwstaniu. Das lesen wir in Römer 1, Vers 4. Możemy o tym przeczytać w Rzymian, pierwszy rozdział, czwarty wiersz. Als Sohn Gottes in Kraft erwiesen, dem Geist der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung. Jako Syn Boży okazał on się w mocy Ducha Świętego poprzez zmartwychwstanie. Und nachdem
das bewiesen wurde, hat erst angefangen nach seiner Himmelfahrt die Versammlung zu bauen. I potem, gdy to wszystko zostało udowodnione, że tak jest, to rozpoczęło się budowanie jego zgromadzenia na ziemi. Jetzt noch kurz etwas zu Vers 17 in Verbindung mit dieser Wahrheit. I krótko jeszcze na temat wiersza 17. To jest powiązane z tą prawdą. Der Herr sagt, dass es nicht Fleisch und Blut ist, die es dir offenbart haben. Pan tutaj mówi, że to nie ciało i krew tobie to objawiły, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Ale Ojciec mój, który jest w niebie. Also Gott der Vater offenbart jetzt Petrus seinen Ratschluss. A więc Bóg Ojciec, on objawia Piotrowi jego postanowienie. Indem er den Sohn offenbart als die Grundlage der Versammlung. Poprzez to, że on objawia jego swojego własnego syna jako ten fundament tego jego zgromadzenia. Sie wird jetzt das Zeugnis Gottes auf der Erde. I to zgromadzenie będzie teraz świadectwem Bożym tutaj na tej ziemi. Anstelle der Juden. W zamiast żydostwa. Ich will das anders formulieren. Chciałbym to też jeszcze inaczej przedstawić, sformułowane inaczej. Der Verfall des Geringeren, Klammern Judentum. Ten upadek tego mniej wartościowego, w nawiasie mówiąc, żydostwa, öffnet den Weg zu einer Offenbarung des Größeren. Otwiera drogę do objawienia czegoś większego. Nämlich der Versammlung. Mianowicie zgromadzenia. Das wird sehr deutlich im Römerbrief gesagt. To jest dobitnie pokazane w liście do Rzymian. Ist das Römer 9 oder 11? Vielleicht kann mir ein Bruder helfen. Chyba to jest w 9 czy w 11 rozdziale. In ihr Fall. Vers 12. 11. Rozdział 12. Römer 11, Vers 12. Ihr Fall, das ist Israel, wurde zum Reichtum der Welt. Bo ich upadek, czyli upadek Izraela, stał się bogactwem świata. Nämlich in der Versammlung. Mianowicie właśnie w zgromadzeniu. Jetzt gehen wir weiter zu der Zeitepoche der Versammlung. I teraz możemy przejść do określenia tego okresu czasowego, czy epoki czasowej. Das war der vierte Punkt. To jest czwarty punkt. Der Jesus sagt, ich werde bauen. Pan Jezus mówi, ja zbuduję. Das weist hin auf die Zeit nach Apostelgeschichte 2. A to słowo wskazuje na ten czas, który nastał po drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Erst nachdem der Herr in den Himmel gegangen ist, nach vollbrachtem Erlösungswerk und seiner Auferstehung. Dopiero po wykonanym dziele odkupienia i po zmartwychwstaniu i gdy Pan Jezus wrócił do nieba. Und nach der Niederkunft des Heiligen Geistes. I dopiero po zesłaniu Ducha Świętego. Hat er angefangen zu bauen. Dopiero wtedy on rozpoczął budowanie. Und zwar baut er nur mit gutem Material. A buduje on tylko i wyłącznie za pomocą dobrego materiału. Wir haben das zum Beispiel am Ende von Epheser 2. Na przykład to oglądamy pod koniec drugiego rozdziału listu do Efezjan. Er baut nicht mit Holz, Heu und Stroh. On nie buduje za pomocą drewna, siana i słomy. Der bringt nur echte Steine hinzu. Tylko on, Pan, wprowadza tylko i wyłącznie prawdziwy materiał, szlachetny materiał. Angesichts der Tatsache, dass wir wissen, ab wann die Versammlung angefangen hat zu existieren. I teraz w powiązaniu z tą rzeczywistością, że wiemy, odkąd jest budowane zgromadzenie, wissen wir auch, wer noch nicht dazu gehörte. Możemy dokładnie określić, kto do tego zgromadzenia nie należy. Johannes der Täufer nicht?
Jan Chrzciciel nie należy do niego. Er lebte schon nicht mehr, als die Versammlung gegründet wurde. Dlatego, że on już nie żył, gdy było utworzone zgromadzenie. Auch der eine Räuber auf dem Kreuz nicht, der mit ihm im Paradies war. I nawet ten zbójca, który był razem z nim na krzyżu i potem razem z nim był w raju. Gehört nicht zu der Versammlung. Ten też nie należy do zgromadzenia. Aber irgendwann hörte er auf zu bauen. Ale kiedyś Pan też i zakończy budowanie. Wann ist das? I kiedy to się stanie? Soll ich jetzt sagen, ich weiß es, oder soll ich sagen, ich weiß es nicht? Czy może ktoś z was powiedzieć, że ja nie wiem? Ich sag jetzt mal, ich weiß es. Ja mogę powiedzieć, ja wiem kiedy. Vielleicht können wir mal Römer, noch mal Römer 11 aufschlagen. Jeszcze raz otwórzmy 11 rozdział Listu do Rzymian. Dort steht, wenn das endet. Tam jest właśnie napisane, kiedy się to zakończy. Jetzt seid ihr wahrscheinlich alle gespannt. Prawdopodobnie wszyscy jesteście teraz w napięciu. In Römer 11, Vers 25. W Liście do Rzymian 11 rozdział 25 wiersz. In der Mitte. W środku tego wiersza. Die Zeit endet, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Ta liczba zgromadzenia zakończy się, gdy aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Das kann heute Abend sein. To może się zdarzyć dzisiaj wieczorem. Vielleicht ist noch jemand hier, der noch nicht als lebendiger Stein zu diesem Haus gehört. Może jeszcze dzisiaj jest na tej sali ktoś, kto nie wie, że jest tym żywym kamieniem wbudowanym w zgromadzenie. Und wenn du dich jetzt bekehrst, i to wiedz, że jeżeli teraz w tym momencie się nawrócisz, auf deinem Stuhl, teraz na twoim krześle, dann kann es sein, to może tak się zdarzyć, dass du der Letzte bist, że ty będziesz tym ostatnim. Und wenn das so ist, dann ist die Vollzahl der Nationen eingegangen und dann kommt sofort der Herr. I jeżeli tak się stanie, to może się zdarzyć, że ta pełna liczba narodów, pogan, będzie dopełniona i natychmiast wtedy Pan przychodzi. So viel zu der Zeitepoche. To tyle co do tej epoki czasu. Vorher war sie nicht hier und nachher wird sie nicht mehr hier sein. Wcześniej nie było zgromadzenia i później też nie będzie zgromadzenia. Dann kommen wir zu den Bauenden. A teraz przejdźmy do tych, którzy budują. Ich werde bauen. A czytamy, ja zbuduję. Ja, der, habe ich schon gesagt. Der Jesus baut, das war der fünfte Punkt. Tak, ja o tym mówiłem. Pan Jezus jest tym, który buduje. Piąty punkt. Auch 1. Petrus 2, Vers 5. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty wiersz. Macht das sehr deutlich. Bardzo dobitnie to pokazuje. Werdet auch ihr aufgebaut. Bądźcie i wy zbudowani. Von wem? Przez kogo? Von dem Herrn Jesus. Przez Pana Jezusa. Und keinem anderen. I przez nikogo innego. Wenn wir aufgefordert werden, nach 1. Korinther 3 mitzubauen, jeżeli my jesteśmy wzywani do tego, według pierwszego listu do Koryntian 3 rozdziału, abyśmy byli współbudującymi, dann haben wir auch wieder versagen. To tam od razu oglądamy i to, że znowu żeśmy zawiedli. Wir stehen in Gefahr, auch mit ungutem Material zu bauen. Dlatego, że my jesteśmy w tym wielkim niebezpieczeństwie, że zaczniemy budować niedobrym materiałem. Das hat keinen Bestand im Feuer. A ten materiał nigdy nie ostoi się w ogniu. Aber bei dem Herrn ist alles vollkommen. Ale w przypadku Pana wszystko jest doskonałe. Und dann sagt er, wer Eigentümer der Versammlung ist. A następnie on tutaj im pokazuje, kto jest właścicielem zgromadzenia. Meine Versammlung will ich bauen. Tutaj jest to określone, to ja zbuduję moje zgromadzenie. Also sie gehört nicht Petrus. A więc to zgromadzenie nie należy do Piotra. Sie gehört auch nicht mir. Ono nie należy ani do mnie. Und sie gehört auch nicht uns. Ani nie należy do nas. Wir haben schon mal etwas ungenaue Ausdrucksweisen. My czasami używamy niedokładnych sposobów wyrażania się. Ich sag das auch ab und zu. Ja to też czasami mówię. Ich freue mich am Mittwochabend wieder in meiner Versammlung zu sein. Sag ich schon mal, ja? Ist falsch. Czasami ja wyrażam się, cieszę się z tego, że będę w środę w moim zgromadzeniu. Czasami tak mówię, ale jak wiecie, to jest błędne wyrażenie. Ihr wisst alle, was ich meine.
Oczywiście wy wszyscy wiecie, co ja mam na myśli. Ja będę w tym zgromadzeniu, gdzie ja normalnie na co dzień uczęszczam na zgromadzenia. Ale przecież to nie jest moje zgromadzenie, do mnie nie należy. O Bogu, niech będzie dzięki za to, że ono nie należy do mnie. Ich glaube, dann gäbe es keine mehr. Bo ja myślę, że gdyby tak było, to by już dawno do mnie nie należało. Wir haben keine. Nie, my nie mamy żadnego zgromadzenia. Aber Gott hat eine. Ale Bóg ma zgromadzenie. Apostelgeschichte 20. Dzieje apostolskie, 20 rozdział. Er hat sie sich erworben durch das Blut seines eigenen. On sobie je pozyskał przez krew swojego jedynego. Und da werden wir jetzt einen Augenblick bei stehen bleiben. I teraz stańmy tutaj chwileczkę. Der Jesus hat in Epheser 5 diese Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Czytamy w Efezjan w 5 rozdziale, że Pan Jezus je umiłował i siebie samego za nie wydał. Das ist eine ganz besondere Art von Liebe. To jest szczególnego rodzaju miłość. Ich darf mal eine kleine Empfehlung geben. Ja, chciałbym wam coś zalecić. Ihr lieben jungen Freunde, wenn ihr Gelegenheit habt, die Synopsis von Bruder Darby über Epheser 5 zu lesen, dann macht das mal. Umiłowani młodzi bracia, gdybyście mieli tą okazję, aby przeczytać i studiować te pisma, jakie napisał brat Darby na temat listu do Efezjan 5 rozdziału, to zróbcie to, przeczytajcie. Ich kann euch sagen, mir ist das Herz nie wärmer geworden für den Heiland. Ja mogę wam powiedzieć, że nigdy moje serce nie było bardziej rozgrzane dla mojego Zbawiciela, als beim Lesen dieser Betrachtung. Gdy właśnie czytałem te rozważanie. Wisst ihr, wir sind oft sehr überwältigt von der Liebe Gottes zu dem Sünder. My, wiecie co, jesteśmy bardzo często pod wielkim wrażeniem miłości Bożej skierowanej do grzesznika. Das ist etwas Großes. Naprawdę, to jest coś wielkiego. Aber die Liebe des Herrn zu seiner Versammlung ist größer. Ale miłość Pana do Jego zgromadzenia jest znacznie większa. Die Liebe Gottes zu dem Sünder ist, hat mehr den Gedanken von Mitleid, Erbarmen, Barmherzigkeit. Ta miłość Boża do grzesznika to bardziej obrazuje takie myśli powiązane ze współczuciem, miłosierdziem. Aber die Liebe des Christus zu seiner Versammlung ist eine Liebe, die sich auf bestehende Beziehungen gründet. Ale miłość Chrystusa do Jego zgromadzenia, ona wyraża takie trwałe powiązanie. Jetzt sagst du vielleicht, die Beziehungen bestanden doch noch gar nicht. Może ktoś powie, a przecież ten związek wcześniej nie istniał. Doch im Ratschluss Gottes bestanden sie. Jednak w postanowieniach Bożych już od dawna istniał. Und der Jesus kannte diesen Ratschluss. A Pan Jezus znał te postanowienie Boże. Ich gebrauche ein Bild zur Illustration. Ja użyję teraz pewnego obrazu, aby to zilustrować. Vor vielen Jahren kenderte in Holland nicht weit von der Küste ein Schiff. Przed wieloma laty przy wybrzeżu Anglii rozbił się na skałach pewien statek. Aber die See war so stürmisch, dass sich keiner wagte hinauszurudern. A morze było w tym czasie tak wzburzone, że nikt nie miał odwagi, aby w kierunku tego statku popłynąć na ratunek. Nach einigen Minuten kam ein Mann vom Festland angelaufen. I po kilku minutach tylko jeden jedyny człowiek przywiosłował swoją łodzią z tego lądu stałego do tego rozbitego statku. Er konnte einige Männer überreden. I udało mu się przekonać niektórych z tych mężczyzn. Und sie ruderten hinaus und retteten die Schiffsbesatzung. Sie ruderten hinaus in die stürmische See. Und retteten die in Seenot geratenen Leute. Tylko jednemu człowiekowi przyszło to na myśl, żeby wypłynąć w tę sztormową pogodę. Udało mu się przekonać tylko kilku takich śmiałków, którzy razem z nim powiosłowali łodzią w kierunku rozbitego statku. I tam mogli uratować załogę tego statku. Wisst ihr, wer dieser Mann war? Czy wiecie, kto był tym mężem, pierwszym mężem? Der Vater eines Sohnes, der auf dem Schiff war.
To był ojciec pewnego syna, który znajdował się na tym statku. Wem galt die Liebe dieses Vaters? Do kogo była skierowana ta miłość tego ojca? Ist nicht schwer zu beantworten? Nie jest to trudne, aby dać odpowiedź. Seinem Sohn. Swojemu synowi. Liebe wird tätig auf der Grundlage bestehender Beziehungen. To była miłość, która stała się czynna na podstawie tego związku, jaki pomiędzy nimi istniał. Gerettet wurden alle. Uratowani zostali wszyscy. Aber die besondere Liebe, die galt dem Sohn. Ale szczególnego rodzaju miłość była skierowana oczywiście do tego syna. Auf der Grundlage des Werkes des Herrn werden die Menschen gerettet, keine anderen. Na podstawie tego dzieła dokonanego przez Pana Jezusa ludzie są uratowani, a nie na podstawie kogoś innego. Die Gläubigen des Alten Testaments. I wierzący Starego Testamentu tak samo. Die Gläubigen der Zeit zwischen Entrückung und Erscheinung. Również i wierzących pomiędzy tym czasem po pochwyceniu i zabraniu wierzących do nieba, aż do chwili, gdy Pan Jezus razem z nimi wróci i objawi się jawnie całemu światu. Die Gläubigen im Reich. Również i w stosunku do wszystkich wierzących w tysiącletnim królestwie. Aber die besondere Liebe. To wszyscy zostali tym dziełem Pana Jezusa uratowani. Ale szczególna miłość Jego dotyczy tylko i wyłącznie Jego zgromadzeniu. Ja powiedziałem poprzednio, że jeszcze raz wrócimy do tematu tej kosztownej perły. Opisanej w Mateusza 13 rozdziale. Ihr lieben jungen Freunde, wisst ihr, wie eine Perle entsteht? Umiłowani młodzi przyjaciele, czy wy wiecie, jak powstaje perła? Die entsteht so, dass sich in einer Muschel ein Fremdkörper, dass in die Muschel ein Fremdkörper eindringt, vielleicht ein Sandkorn. Ona powstaje dlatego, że do tego małża, do tej muszli dostaje się jakieś ciało obce. Może to być na przykład ziarenko piasku. Und dann bildet die Muschel eine Perlmutterschicht um die andere, um diesen Fremdkörper. I wtedy ten małż tworzy właśnie tę warstwę, masę perłową, aby to obce ciało otoczyć. I tak warstwa za warstwą nakłada się jedna na druga i powstaje perła. Da gibt es Perlenfischer, die ziehen das Netz über den Meeresboden. Są tacy rybacy, którzy zajmują się łowieniem pereł. Oni ciągną swoją sieć właśnie celowo po dnie morza. Aber was muss passieren, um festzustellen, dass jetzt in dieser Muschel eine Perle ist? Ale co musi się teraz stać, aby można było stwierdzić, czy w konkretnym egzemplarzu tego małża w środku, tam wewnątrz tej muszli znajduje się perła? Dann muss die Muschel getötet werden. To ten małż musi być zabity. Das ist Epheser 5. O tym mówi właśnie list Efezjan, do Efezjan 5 rozdział. Er hat sie geliebt. On ją, on zgromadzenie umiłował und sich selbst für sie hingegeben. I siebie samego za nie wydał. Und dann wird die Perle herausgenommen. I dopiero wtedy, gdy my otworzymy tą muszlę tego małża, dopiero wtedy możemy wyjąć tą kosztowną perłę. Wisst ihr, ein Edelstein hat seinen Wert, wenn geschnitten und geschliffen wird, das Licht wiederzuspiegeln. Wiecie, kamień szlachetny, aby miał swoją prawdziwą wartość, musi być najpierw odpowiednio przycięty i odpowiednio oszlifowany, aby w odpowiedni sposób załamywał padające na niego światło. Aber die Perle hat ihren Wert in ihrer Einheit. Ale perła ma swoją wielką wartość właśnie w tym, że ona stanowi jedną całość, nienaruszoną. Jetzt bin ich gedanklich in Johannes 11. I teraz moje myśli przeniosły się do 11 rozdziału Ewangelii Jana. Stell ich vorher noch eine Frage. Ale zanim tam przejdziemy, to postawię wam pytanie. Warum musste der Jesus sterben? Dlaczego Pan Jezus musiał umrzeć? Jetzt sagst du, damit ich Vergebung meiner Sünden empfange. Ty może powiesz, po to, abym mógł otrzymać przebaczenie moich grzechów. Ja. Tak. Es gibt viele Gründe, die alle richtig sind. Można wymienić wiele powodów i wszystkie będą bardzo ważne. Aber jetzt nenne ich noch einen. Ale ja chcę wymienić jeszcze jeden.
Er musste sterben, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zu versammeln. On musiał umrzeć, aby zgromadzić w jedno wszystkie rozproszone dzieci Boże. Hast du dir das mal überlegt? Czy kiedyś się nad tym właśnie zastanawiałeś? Es kostete den Todesherrn, um diese Versammlung zu erwerben. To właśnie kosztowało Pana jego własne życie, aby utworzyć to zgromadzenie. Seine Versammlung. Jego zgromadzenie. Nicht seine Baptistengemeinde. A nie utworzyć zbór baptystów. Ich nenne jetzt mal einige Namen, ohne irgendjemand verletzen zu wollen. Ja teraz wymienię kilka nazw i proszę, nie czujcie się obrażeni. Nicht seine Methodistengemeinde. On nie przyszedł, aby utworzyć zbór metodystów. Auch nicht die alte Versammlung. A nie przyszedł też, aby utworzyć jakieś starodawne zgromadzenie. Und die neue Versammlung. Nie przyszedł po to, aby utworzyć jakieś nowe zgromadzenie. Vor einiger Zeit fragte ich meinen Enkel, der ist 19 Jahre. Ja pewnego czasu, jakiś czas temu zapytałem się mojego wnuka, który ma 19 lat. Was sagst du, wenn du gefragt wirst, wo gehst du hin? Welche Gruppe, Gemeinde oder wie, wo gehst du hin? Co byś powiedział, gdyby ktoś ci postawił pytanie, do jakiego zboru, kościoła, do jakiejś grupy ty chodzisz? Co, jaką dasz odpowiedź? Wisst ihr, was er sagte? Czy wiecie, co on odpowiedział? In die alte Versammlung. Sag ich, was? Ten wnuk odpowiedział, ja chodzę do starego zgromadzenia. Ja, was soll ich sonst sagen? A ja wrzasnąłem, co? Cóż miałem innego odpowiedzieć? Ich hab's ihm dann erklärt. I dopiero wtedy mu dokładnie wszystko wyłożyłem. Es gibt keine alte Versammlung in der Bibel. Nie ma czegoś takiego jak stare zgromadzenie w Biblii. Und keine neue Versammlung. Nie ma czegoś takiego jak nowe zgromadzenie. Es gibt eine Versammlung. Jest tylko jedno zgromadzenie. Gebildet aus allen Erlösten auf der Erde. Utworzone ze wszystkich odkupionych z całej ziemi. Und sie wird örtlich dargestellt. A ono właśnie w miejscowym zgromadzeniu jest po prostu tylko zobrazowane. Ihr lieben jungen Freunde, wir möchten euch das wärmstens ans Herz legen. O umiłowani młodzi przyjaciele, chciałbym wam to wszystko tak bardzo gorąco położyć na waszym sercu. Lernt diese Wahrheit über diese Versammlung schätzen und lieben. Poznajcie i nauczcie się tą prawdę dotyczącą zgromadzenia i umiłujcie tą prawdę. Wollen wir warten bis in den Himmel? Czy my chcemy czekać, aż przyjdziemy do nieba? Wo die Einheit dieser Versammlung natürlich in Ewigkeit geschaut wird? Gdzie naturalnie ta jedność tego zgromadzenia po całą wieczność była widoczna? Oder wollen wir heute schon diese Wahrheit praktizieren zur Verherrlichung unseres Herrn? Albo czy nie chcielibyśmy już dzisiaj w praktyce urzeczywistniać tą jedność zgromadzenia ku chwale i czci Pana? Wollen wir dem Herrn nicht eine Antwort geben auf diese seine Liebe? Czy nie chcielibyśmy Panu dać odpowiedzi na tego rodzaju jego wielką miłość? Indem wir die Wahrheit über diese Versammlung verteidigen gegen alle Angriffe des Feindes. Und sie sind in unserer Zeit sehr schwer, diese Angriffe. A czy nie chcielibyśmy bronić tej prawdy dotyczącej zgromadzenia poprzez nasze nastawienie, a te wszystkie ataki w dzisiejszych czasach są tak bardzo wielkie i ciężkie. Ich komme zum letzten Punkt. A teraz chciałbym przejść do ostatniego punktu. Weil sie, die Versammlung, aufgebaut ist auf diesen Felsen, ponieważ to zgromadzenie jest zbudowane na tej opoce, wird die ganze Macht des Feindes sie nicht überwältigen. To nawet wszelka cała moc nieprzyjacielska nie jest w stanie go przezwyciężyć. Denn die Pforten des Hades umschreiben das Reich Satans und seine Macht. Dlatego, że to określenie, a bramy piekielne, określa to królestwo szatana i jego moc. Er wird nicht der Sieger sein. Der Feind wird nicht der Sieger sein. Nie, nie, przyjaciel nie będzie nigdy zwycięzcą. Das macht mich glücklich. O, to bardzo mnie uszczęśliwia. Am Ende wird er, Jesus, sich diese Versammlung
verherrlicht darstellen. Bo na koniec Pan Jezus samego siebie przedstawi zgromadzeniu jako tego, który jest uwielbiony. Wird es keine Trennung mehr geben? Tam wtedy już nie będzie żadnych podziałów. Dann singen wir nicht mehr ganz zertrennt die Heiligen stehen. Wtedy już nie będziemy śpiewali, jak w jednej pieśni brzmi, o jak rozczłonkowani wszyscy wierzący są. Wenn wir die Welt in der Einheit dieser Versammlung erkennen. I wtedy dopiero cały świat w tej jedności zgromadzenia rozpozna, dass Gott uns geliebt, wie er seinen Sohn geliebt hat. Że Bóg nas tak samo umiłował, jak umiłował swojego Syna. Es lohnt sich, diese Versammlung wertzuschätzen. To opłaca się to zgromadzenie doceniać, cenić. Und die Gedanken Gottes zu teilen, die er hat über diesen herrlichen Gegenstand. I współdzielić z Bogiem te myśli, które On ma na temat tego wspaniałego przedmiotu. Möge der Herr es schenken. Oby Pan nam to darował. Dass bei seinem kommen. Aby w czasie Jego przyjścia. Wir zu denen gehören. Moglibyśmy należeć do grona tych, über die er sagen kann, wie zu den Gläubigen in Philadelphia, o których on by mógł powiedzieć tak jak o wierzących w tym liście do Filadelfii. Du hast mein Wort bewahrt. Ty zachowałeś moje słowo und meinen Namen nicht verleugnet. I nie zaparłeś się mojego imienia. Oh,
28. Wciąż zaglądasz mile,
Pieśń numer 157.
Yeah.
Wieść numer 224 z dodatku. Jest wybrana wieczność.
pieśń numer 190. Daj Ojcze łaskę, by tych wszystkich wierzył, by sobie odzwonili nam się pewni, dopóki nas na dłuższych próbach swych, prawdą i łaską, spacerkę jak trudnych, te wrzęce nasze sobie nas poszyją. Przyjdź, Panie, wkrótce, swym się ujrzeć dać. Oświecaj, byśmy w światłości zostali. Gorącym sercem przy tym sobie trwaj. Pieśń numer 16. Jaka Boga woń przyjemna, sosna świeca duża wzgórz, gdy baranek w sobie oszy, swoje ciała dał na krzyż.
38. Pieśń numer 99.
Jest to miłość, miłość Ciebie.
Bogu wzywam.
Pieśń numer 115. Thank you.
Pieśń numer 133.